Budowa ulicy Małcużyńskiego ruszyła w październiku. No jeszcze w październiku wykonawca przystąpił do wycinki drzew od strony granicy miasta celem poszerzenia pasa drogowego. W tym momencie trwają już prace kanalizacyjne, więc tak naprawdę wszystko to, co będzie zaplanowane w tym roku, jeśli chodzi o remont ulicy, budowę ulicy Małcużyńskiego, zostanie w 100% wykonane. Prac jest sporo, w dalszej kolejności zostanie wykonana asfaltowa jezdnia. Poza samą ulicą powstaną tam także chodniki, czy chociażby nowe oświetlenie i wspomniana już wcześniej kanalizacja. Wykonawcą robót jest firma Perfect z Radomia. Planowany termin zakończenia budowy ulicy Małcużyńskiego to przełom października i listopada 2019 roku. Koszt prac wynosi ponad 5,5 miliona złotych.